Tworzenie i rozwój produktu turystycznego to w praktyce tworzenie i rozwój turystyki w danym regionie. Przy tak szerokim podejściu do produktu turystycznego praktycznie nie ma miejsc, które nie byłyby atrakcyjne turystycznie. Problem tylko w określeniu i uświadomieniu poziomu tej atrakcyjności. Turystyka nigdy nie ogranicza się do jednego usługodawcy, obiektu czy atrakcji. Jeśli nie ma charakteru sieciowego, to nie będzie mogła się rozwijać. Dlatego tak ważne jest tworzenie sieciowego produktu turystycznego, gotowej do sprzedaży, spakietowanej oferty opierającej się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów, funkcjonującej jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny oraz wiodący silny wyróżnik, czyli markę. Muszą uczestnicy takiego przedsięwzięcia ustalić to między sobą. A zatem mogą się w ten sposób zorganizować, że jeden będzie agentem pozostałych, a mogą się w ten sposób zorganizować, że stanowią rodzaj konsorcjum, w ramach którego każdy upoważniony jest do tego, żeby pobierać na przykład wynagrodzenie za usługi swoje i pozostałych. Ale trzeba pamiętać, że te wszystkie rozwiązania w nowym stanie prawnym będą oceniane przez pryzmat ustawy o imprezach turystycznych powiązanych usługach turystycznych. I fakt, że to jest kilku przedsiębiorców, którzy współpracują ze sobą, może doprowadzić do tego, że powstanie impreza turystyczna, czy zostanie to zakwalifikowane jako powiązane usługi turystyczne. My oczywiście mamy pewne kryteria, według których będziemy wyłaniać organizatora. Jeżeli zostało zawarte kilka umów tworzących imprezę turystyczną, to jednego z tych przedsiębiorców mianujemy organizatorem z wszystkimi z tym związanymi konsekwencjami. Natomiast sytuacja, w której mamy agenta, mamy kogoś, kto jest uprawniony, żeby w cudzym imieniu zawierać umowy, jest bezpieczniejsza dla tych uczestników tego rozwiązania, tego produktu sieciowego. No oczywiście możemy także organizować to w ten sposób, że podmiot jakby zewnętrzny, nadrzędny będzie w jakiś sposób łączył te produkty sieciowe i je oferował. Przygotowując ofertę turystyczną, trzeba pamiętać, że turystyka się zmienia, ponieważ zmienia się także turysta. Główne pytanie obecnie to nie dokąd, ale po co. Pojęcie urlopu zmieniło się już przecież na zawsze. Powstały nowe segmenty turystów. Łowcy przygód, cyfrowi zwiedzający czy foodies, czyli miłośnicy turystyki kulinarnej.